Proszę Państwa, ja tę książkę, jak wszyscy widzieli, podpisuję. Podpis jest za darmo, trzeba tylko za książkę zapłacić, no ale to już jest drogę, absolutnie. Dziękuję. Nikt bogaci, ja nie pytam, kto zapłaci. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Quiller pyta, czy wybory nie powinny być płatne symboliczną sumą, jak to miało miejsce w Konfederacji? Być może to faktycznie doda rozumu wyborcom. Bardzo możliwe, żeby dodało. Chodzi o to, żeby ta opłata ewentualna nie była zaporowa, bo to ludzie niezamożni by wtedy nie mogli wziąć, czy by się wahali, czy wziąć udział w głosowaniu, ale to tak, bo to jak się coś dostaje za darmo, to się tego nie szanuje. Jak trzeba za to zapłacić, to już co innego. Pan Adam Smoleński. Panie redaktorze Michalkiewicz, oczywiście wielce czcigodny. No nie oczywiście wcale, bo ten tytuł wielce czcigodny to przysługuje posłom wielce czcigodnym, a ja żadnym posłem nie jestem, ja jestem zwykłym obywatelem. Co sądzi pan o pomyśle, żeby podczas wyborów obywatele mogli nie tylko postawić przy swoim kandydacie plus dodatni, ale także plus ujemny przy kandydacie, który najbardziej im się nie podoba. Moim zdaniem mogłoby to spowodować, że ludzie przestaliby głosować na PO tylko dlatego, żeby PiS nie rządził i odwrotnie. A w rezultacie te dwie partie mogłyby w wyborach otrzymać wynik ujemny oraz wzrosłoby poczucie u obywateli, że ich głos jest ważny. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. No, to by szalenie skomplikowało liczenie głosów, tym bardziej, że komisja wyborcza mogłaby przy tym ten plus ujemny to przerobić na plus dodatni bez żadnego trudu. Także wie pan, to już jeśli chcemy tutaj uniknąć jakichś nieporozumień czy fałszerstw, to najlepsza metoda by była przez losowanie. Przez losowanie. W epoce komputerów to nie nastręcza żadnych technicznych trudności. A tu nie szybciej by to się odbywało wszystko przy udziale tylko sztucznej inteligencji, a on ją tam specjalnie trudno namówić, żeby ługała na przykład, bo nie wiem, dostanie trafikę czy coś takiego. Pan M. Nowak. Czy Palestyńczycy odzyskają swoje państwo i jak mogą to zrobić? No, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że mogą to zrobić w taki sposób, że przekonają mocarstwa, które tam mają siłę sprawczą, bo nie jest ich tak dużo, żeby Izrael się zgodził na utworzenie państwa z prawdziwego zdarzenia. No, ale czy to się uda, to nie wiem. Dlatego, że Stany Zjednoczone pozostają pod bardzo dużym wpływem Izraela. Można powiedzieć, że ogon wywija psem. No i to nie widać na horyzoncie niczego, żadnego zwiastuna, żeby to się miało zmienić. Pan Maciek Wojtys. Witam i o zdrowie pytam. Ponieważ napisał pan niedawno książkę Antysemityzm, piękna idea, w związku z tym, czy nie spotkały pana za ten tytuł jakieś nieprzyjemności? No na razie jeszcze nie, ale dopiero książka niedawno wyszła, więc bardzo możliwe, że ktoś tam już przygotowuje jakieś pomysły represyjne wobec mnie. No ale to nie jest żaden powód, żebym tutaj nie opatrywał książek tytułami, które są nie tylko adekwatne, ale i takie zachęcające do czytania. Gwiazda Poranna. Witam serdecznie szanownego, przynajmniej przeze mnie, pana Stanisława i mam tylko jedno pytanie. Otóż jakiś czas temu trafiłem przez książki na odkrycia archeologiczne starożytnego Sumeru.
i na podstawie tych odkryć okazuje się, że tak zwany Bóg żydowski, islamski i chrześcijański ma swój początek właśnie z tej kultury i odczytane tabliczki starsze od Biblii opisują wydarzenia, które opisane są w Biblii, przy czym jest to opis bogów Anuaki i właśnie o to mam do Pana pytanie. Co Pan o tym sądzi? Oczywiście, jeśli nie ma Pan wiedzy na ten temat, a byłby Pan zainteresowany poznać historię i początki powstania człowieka, to polecam zapoznać się z książką Zacharii Sitchina, Kroniki Anuaki, i wtedy wydać opinię na wyżej wymienione pytanie. Przy okazji pozdrawiam serdecznie Pańską rodzinę. Życzę przede wszystkim zdrowia, a reszta sama przyjdzie. Pewnie, że reszta sama przyjdzie. Proszę Państwa, no ja akurat tej książki nie znam, także nie potrafię się do niej odnieść. Tak na podstawie takiej wiedzy potocznej, to rzeczywiście cywilizacja sumeryjska kiedyś, ale to bardzo dawno temu, jest taka książka Zapomniany świat Sumerów. I tam był taki słynny opis, epos o Gilgameszu. Zresztą niektóre nazwy geograficzne mają taki sumeryjski właśnie źródłosłów. Na przykład Europa. Europa to właśnie nie wiadomo co znaczy, a w języku sumeryjskim podobno było takie słowo Ereb. Ereb, czyli zachód, kraniec. No i stąd Europa. Więc ten epos o Gilgameszu rzeczywiście wspomina o wydarzeniach takich, które również są wspominane w Biblii hebrajskiej. Na przykład o potopie. Ale nie tylko tam. W ogóle wydaje mi się, że pewne wspólnoty takie kulturowe istnieją. Kiedy byłem w Kambodży, no i tam zwiedzaliśmy z przewodnikiem, takim bardzo miłym Khmerem, te świątynie Angkor Wat. I tam w tej świątyni jest taki chyba 100-metrowej długości relief ze szlifowanego kamienia, przedstawiający ten epos taki tamtejszy, Ramayana. To jest trochę podobne nawet w samej konstrukcji fabularnej do Iliady. Tyle tylko, że tam też taki książę, tam jakąś żonę poderwał podczas, jak był w gościach u kogoś. Tylko, że tam król małp jeszcze się włącza do akcji i tak dalej. No, są podobieństwa, ale są różnice. No i zapytałem tego przewodnika, bo tak mnie to zaintrygowało, czy w tej kulturze khmerskiej, czy w historii khmerskiej zdarzały się przypadki deifikacji władców. A on powiedział, no tak. A pytam go, jak się nazywał taki władca deifikowany. A on mówi Devaraja. Devaraja. To słowo deva jest podobne do łacińskiego. Dives, deus, Bóg, prawda? Dives, bogaty. Także widać, że to języki, jak się mówi o językach indoeuropejskich, to coś jest na rzeczy. Ale no, chętnie bym się zapoznał z tą książką, bo ja w ogóle się interesuję takimi historycznymi pozycjami, ale już nie wiem, czy zdążę się zapoznać. Pan Rumcajs. Szanowny panie Stanisławie, pamiętam wywiady z Jarosławem Kaczyńskim przed 2005 rokiem i powiem szczerze, że w wielu kwestiach ten człowiek mówił dokładnie to samo, co pan dzisiaj. Ciągle powtarzał, że należy odblokować potencjał gospodarczy Polaków, że należy wrócić do ustawy Wilczka, że obecne rozwiązania zostały wprowadzone przez okrągło stołowców i nie służą Polakom itp. Jak wygrali wybory w 2005 roku, to faktycznie uważam, że zaczęli w Polsce zmieniać sprawy na lepsze. Szczególnie odpowiada mi świętej pamięci profesor Zyta Gilowska, która raczej nie miała socjalnych ciągotów
i nie rozdawała pieniędzy na prawo i lewo. Jednak wdzięczny naród szybko pokazał tym ludziom środkowy palec. I tutaj pojawia się moje pytanie. Co się stało z Jarosławem Kaczyńskim, że dzisiaj jego poglądy gospodarcze są o 180 stopni inne niż wtedy? Ja osobiście widzę dwie opcje. Pierwsza, po przegranych wyborach zobaczył, że jak zrobić coś dla Polaka dobrego, to jeszcze pogryzie, więc uznał, że ten naród trzeba trzymać za mordę krótko i dymać ile się da. I proszę, zadziałało. Teraz poparcie mu nie spada. Ja osobiście bym tak zrobił na jego miejscu. No, ja już nie pamiętam tak dokładnie jak pan, co Jarosław Kaczyński mówił o ustawie Wilczka, zwłaszcza to nie przypominam sobie, chociaż rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo na ministra finansów poprosił panią profesor Zytę Gilowską. Ja akurat ją znałem, bo tam jeszcze z działalności w Unii Polityki Realnej i z panią profesor Gilowską się kilkakrotnie spotykałem i rozmawiałem, więc ona rzeczywiście miała poglądy bardziej zbliżone do Unii Polityki Realnej niż do Prawa i Sprawiedliwości. No ale to naczelnik państwa ówczesny, czyli Jarosław Kaczyński, zaproponował jej resort finansów. I ona wtedy rzeczywiście w takim kierunku zdroworozsądkowym tymi finansami publicznymi kierowała. Ale być może, że naczelnik państwa się zorientował, że to nie popłaca, bo on jest... Ja uważam w ogóle, że Jarosław Kaczyński nie ma zdecydowanych poglądów i tutaj bym się skłaniał do pańskiego podejrzenia, że no, doszedł do wniosku, jak się zorientował, jak to się potem przekłada na poparcie polityczne, to... Ale wydaje mi się z drugiej strony, że Jarosław Kaczyński ma pewien ideał, mianowicie przedwojenną sanację. On tę formację polityczną, jak sądzę, kocha. Miłość nie zawsze musi być racjonalna, ale tak mi się wydaje. Jarosław Kaczyński mi się nigdy nie zwierzał, ale tak po jego zachowaniu, po jego różnych takich posunięciach, taki wniosek wyciągam. No, a przedwojenna sanacja była ruchem etatystycznym. W porywach nawet socjalistycznym, więc specjalnie mnie to nie dziwi, a rzeczywiście w Polsce jak na razie takie rzeczy przynoszą korzyści polityczne. Ale, bo tu dalszy ciąg pytania, czy może po prostu coś mu się w głowie poprzestawiało, a może najzwyczajniej w świecie kłamał przez te wszystkie lata, jak na polityka przystało. Powiem szczerze, że przejście od zwolennika ustawy Wilczka do tego, co wyprawia dzisiaj, to tak ogromna zmiana, że jakiś powód musi się za tym kryć. Z góry dziękuję za pana opinię. Bo myślę, że to nie jest jeden powód, że tu kilka powodów się na to złożyło. Zwracam tylko uwagę, że w okresie, kiedy Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński byli, no, trzęśli, można powiedzieć, Polską, dopóki Wachowski tam nie przegonił, to wtedy nastąpił odwrót od ustawy Wilczka. Bo na czym polegała ustawa o działalności gospodarczej? Na tym, że uwalniała ten narodowy potencjał. Tam zdaje się było, jeśli dobrze pamiętam, 11 przypadków, gdzie koncesje zostały i to wspólny mianownik był taki, że to ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Wszystko inne zostało odpuszczone. No i co się stało? I później zaczął się odwrót. Nie to, że tam SLD z PSL-em odwrót ten kontynuowały, to jest jasne, ale ten odwrót się zaczął wcześniej, od przywrócenia koncesji na obrót paliwami płynnymi, a potem już poszło. Ustawa Wilczka w ciągu 10 lat była znowelizowana 60 razy, czyli więcej niż raz w ciągu roku. No i każda z tych nowelizacji polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji. No i
tej chwili mamy to, co mamy, i tą melancholijną konstatacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Proszę Państwa, ja tę książkę, jak wszyscy widzieli, podpisuję. Podpis jest za darmo, trzeba tylko za książkę zapłacić, no ale to już jest drobiazg absolutnie. Dziękuję. Nikt bogaci, a nie pyta, kto zapłaci.